Przeciętny menedżer nawet 26% czasu każdego dnia, tygodnia, miesiąca, roku traci na wyszukiwanie i filtrowanie informacji. To są dane International Data Corporation, czyli ponad jeden dzień pracy w tygodniu tracisz na coś, co może zostać zautomatyzowane. Dwa, jeżeli popatrzymy sobie na najnowsze dane dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji, że nawet 12% więcej zadań jesteśmy w stanie wykonywać z narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji, o 25% szybciej, o 40% wyższej jakości, to pomyśl sobie, co tylko przy wykorzystaniu tej jednej rzeczy, gdzie mogłaby być Twoja firma i gdzie mógłbyś być Ty w kontekście rozwoju, w kontekście konkurencji. Cześć, ja nazywam się Maciek Szanowski i mam ogromny zaszczyt na mojej kochanej Alma Mater wykładać na studiach MBA, do których Cię zapraszam, gdzie w ramach mojego przedmiotu o nowoczesnych technologiach nie tylko opowiadamy o technologiach, które dzisiaj zmieniają świat, a więc generatywnej sztucznej inteligencji, no-code, czyli rozwiązaniach niewymagających wiedzy programistycznej, internecie rzeczy, internecie usług i masy innych rzeczy, ale również pokazujemy, jak je wykorzystywać w pracy na co dzień, czyli żeby zwiększyć wydajność swoją jako pracownika, menedżera, właściciela firmy, ale również jak zwiększyć wydajność innych, jak również jak przeprowadzić cyfrową transformację Twojej firmy. Mega serdecznie Cię zapraszam. Do zobaczenia w murach Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.